Spit it out, caster, seek i surfacing. Także. Jak intro było kawałek Till We Die. Tak. I ogólnie Corey wtedy wszystkim dziękował. Przez cały koncert w zasadzie. A do tego też zaraz przejdziemy. Ogólnie niezła setlista, tylko kurde. Mi to tak szybko leciało, wiesz. Mi zabrakło Purity. Bardzo chciałam usłyszeć na żywo Purity, bo jest to jedna z piosenek Slipknota, które najbardziej mnie wzruszają i z którymi z każdą jestem związana, ale mam taką akurat wyjątkową więź z tą piosenką. Także zabrakło mi tego, ale myślę, że każda inna piosenka, która była na tym koncercie, to po prostu nadrobiła, no. Tak, zdecydowanie. Taka, jaka tam była energia, to jest... W życiu nie doświadczyłam takiej. No, ja też. Ja się nie spodziewałem, że wiesz, że tyle tekstów będę znał i hashtag headbanging, nie? I to wszystko, i podskakiwanie. Była wyczuwalna ta symbioza, bo ja kiedy nie miałam siły, Corey się uruchamiał i po prostu tej siły oddawał z siebie, ile miał. Także, no, było to wyczuwalne. Ja tutaj, tak jak mówiłem, no, przy Ailes to po prostu mówię, o, oh, ładnie. Ja, czy ja wiedziałem wcześniej, że oni będą to grać. Bo, znaczy, no, tak mi się wydawało przynajmniej. Nie wiedziałem, jaka tam dokładnie jest ta setlista. Ale, no, nie wiem, coś jest w tym Zabrakło. Ailes, proszę ja ciebie. Coś w tym Ailes jest takiego, co mnie uruchamia. Tylko, że tak jak mówię, no ja pamiętam intro, pamiętam te wszystkie piosenki, ale jakoś tak Ailes, Spit It Out, Caster i to już było, wiesz, taki trochę smutek też, nie? Mówię, kurczę, dostały jeszcze tam 3-4 piosenki. Mi zawsze takie fajne momenty szybko mijają. To jest największy problem. Tak, ale powiem ci, że jak było czy Spirit Out, czy Caster, to ja wiedziałam, że już zostało mniej niż więcej tych piosenek do końca koncertu, ale słyszałam tą muzykę i skakałam i tutaj też ten, pragnę w sumie przypomnieć, że Hudson powiedział mi, iż mój headbanging jest najlepszy z Najlepszy kobiecych. kobiecy headbangi, jaki widziałem, tak. Serio. I tak jest, ja, fuck, mówię, co ty robisz, działka, nie? Nie wiem, bo ja siebie nie widziałam z góry, więc nie wiem, jak to wyglądało, ale czułam się wyzwolona okropnie, więc mogłam robić różne dziwne rzeczy. No i robiłaś, a bolał cię potem kark? Straszliwie. Właśnie. Mama mnie przebierała o. po koncercie. Byłam tak nawet rąk do góry podnieść, tragedia. Jezus. Ja to jeszcze co się działo ze mną po koncercie, to opowiem zaraz. Ale ten, ja też headbanging ostry i mówię, do dziś mnie boli ten kark, ja pieprzę. Tylko, wiesz, no jest taki jest minus, że jak miałem dłuższe włosy, to lepiej mi się robiło ten headbanging, nie? Bo jednak... Mi się fajnie robiło, jak już mogłam je wyciskać, takie były mokre. A no. No bo wiadomo, jak wszyscy ludzie spoceni, poza tym ty dużo skaczesz, dużo się ruszasz, to... To się spoconym, kurwa, logiczna logiczność. Ja pierdolę. Ale były osoby na tym koncercie, które śmierdziały. Ja nie śmierdziałam. Tamten gościu z Czech on chyba był, nie? Czy ze Bardzo. Słowacji, czy skądś? Fucking ej. No. No wiesz, no. Są ludzie i ludzie, nie? Niektórzy mają jakieś tam dezodoranty, antyperspiranty, a niektórzy nie mają. No ale to jest koncert, no. Trudno. No, tylko że z drugiej strony, no nawet na takim koncercie się powinni przynajmniej trochę. No nie wiem, jak ja bym wiedział, że jestem wśród ludzi, no to. To tak samo jak w autobusie. Stoisz w autobusie i czujesz, kurwa, jakichś ludzi, nie? Czy najgorzej, jak wejdzie jakiś bezdomny czy ktoś, no ale to wiadomo. To wtedy jest masakra, Stop. ale. Do Nie o rzeczy. tym. You want some more? That's it, you want some fucking?
Speed it out. Wreszcie mogłaś Jump the fuck up z twojej perspektywy pokazać. Umieściłam filmik na Facebooku, który wydaje mi się, że oddaje i tak tylko jakąś małą część tego, co tam się działo na tym Jump the fuck up, na samym Jump the fuck up. No, to było coś niesamowitego. Cieszyłam się jak małe dziecko i jednocześnie miałam łzy w oczach, jednocześnie byłam podekscytowana, zdziwiona i odrobinę przestraszona, bo nie wiedziałam, co się za chwilę stanie. Ale ten taki dreszczyk emocji, jaki dał zespół, to jest coś niesamowitego. I w końcu mogłam uwiecznić i przeżyć Jump the Fuck Up z mojej perspektywy. Tak. Wow. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że przed... Poczekaj, co tam było? Ailes. Nie wiem, co się stało, ale poczułem, że bolą mnie plecy tak mocno. I przy Jump the Fuck Up poczułem też, że bolą mnie plecy i boli mnie noga. I to tak fuj, ale przetrwałem do samego końca. Do dnia dzisiejszego cierpię, do dnia dzisiejszego czuję ból, ale warto było. Dla nich warto było pocierpieć. Szczególnie, że oni na każdym koncercie cierpią, nie? Jak sam Corey mówi, że w chuj niewygodna jest ta maska, czy clown, że na tym podnośniku swoim... Że się boi. Poza tym, nie wiem, czy widziałeś ostatnio na Facebooku od Sida tą jego nogę, tą kostkę. Jaka taka rozwalona jest, nie? A miałeś nogę złamaną i tak, nie wiem, czy też nie. Ale wiesz, on też podskakiwał, zeskakiwał w ogóle z tej konstrukcji. Także, no, wariat. Skakał przy oku. A w ogóle nie wiem, czy wiedziałaś, ale Clown podczas Spit It Out wyszedł na trybuny. Słyszałam. Właśnie, no. Ja powiem ci, nawet nie zauważyłem tego. Dobra, ale może z takich ważnych rzeczy, które rzeczywiście jakoś tak nas dotknęły za serduszko, to Corey mówiący, że czuje się, jakby ten Slipknot był z Polski. To było... Swoją rodziną. Tak. No.
ogromnie nam podziękował, dlatego wydaje mi się, że rzeczywiście ja jestem zadowolony z każdego człowieka, który tam był, bo no mega, to był po prostu mega koncert i wszyscy dali z siebie te 100%, czy nawet więcej. No i co też mi się podobało przy samym Speed It Out, to to, że wszyscy od razu w jednym momencie poszli na glebę. Corey nawet nic nie musiał mówić. To był ten moment, w którym właśnie Corey powiedział, że to jest pierwszy raz kiedykolwiek, żebyśmy zeszli na ziemię bez jakiegokolwiek jego znaku. I to było fajne, bo blisko mnie był chłopak, który automatycznie, jak muzyka przycichła, było słuchać tylko gitarę i odrobinę perkusji, on ręką pokazywał, żeby wszyscy schodzili w dół. I ja automatycznie podłapałam to samo. I też ludziom pokazywałam. Ludzie patrzyli i schodzili w dół. I to było coś wow. I ten moment, kiedy czekało się na ten wyskok. Wow. 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 To No. nie, to było niesamowite po prostu. Niesamowite, kuźwa. A I te momenty wzruszenia, to właśnie jak Korej mówił, że jesteśmy jego rodziną, to tutaj Hudson był świadkiem, że uroniła mi się niejedna łza w tym momencie. Wzruszyłam się też na Killpopie, bo akurat stałam niedaleko tego dystrybutora z wodą, tak? I z piciem ogólnie. Tak, no. Aha, tak. To był ten Także moment, tam. gdzie już musiałeś się czegoś napić. Tak, No. bo to było straszne. To Ja tam też. właśnie stałam i uwieczniałam K-popa. I darłam się. Jezu, nikt tam w ogóle nie śpiewał, a ja. Darłam mordę. Najlepsze było z tą kolą, bo w sumie wypiliśmy ją cholernie szybko. Ale ja ci powiem, no, nawet jak napiłem się tej coli, to potem mówię, kurde, muszę się jeszcze czegoś napić, nie? Tak. Mi Fuck. też było nawet po tym kubku coli. I chciałam się jeszcze napić. To był taki kryzysowy moment. I odwracam się w stronę Hudsona, mówię: masz może jeszcze tą kolę? Nie. No Aha. bo jak ja zacząłem podskakiwać, to to, że... Patrzę, a pode mną leży kubek pusty po coli. No bo ja ci pokazywałem, czy chcesz się napić, nie? Ty nic z tym nie nic z tego nie robiłaś. Ja tak zacząłem potem podskakiwać. Nie wiem, co tam grało potem. I zauważyłem, że to mi kurwa zaczyna się wylewać, nie? No to wypiłem do końca, wyrzuciłem kubek na ziemię. I tyle. Well, here we go. I'll push my fingers into my mouth. Can't let you know it's all you. Maybe you'll find a double. But I find a
podobno uderzyłam cię w szczękę dwa razy. Tak, Czemu właśnie. nie? Nie pamiętam, przy jakich piosenkach to było, ale ja stałem za tobą, ty podskoczyłaś raz, ja akurat wtedy nie podskoczyłem i dostałem prosto w szczękę, nie? Głową. I tak spojrzałem na ciebie, patrzę, zero reakcji, nie? Ja tak tylko spojrzałem, czy nic mi się nie stało. Mówię, okej. Okay. Potem przy kolejnej piosence znowu czuję, że mi zajebało. Reakcja oczywiście zerowa. I ty nawet tego nie zauważyłaś, bo ja ci ostatnio o tym mówiłem i tutaj. Wielce zaskoczona, nie? Naprawdę, jeżeli mam być szczera, to nie czułam nic. Nie, ale wiesz, no nie bolało czy coś, tylko poczułem, że dostałem w mordę, Ale to świadczy o tym, jaka jestem mała, skoro dopiero podskakując uderzyłam cię w szczękę. dobrze, że nie byłaś większa, bo to wtedy byś mi rzeczywiście wybiła zęby. Także no. Miałaś dać mi wpysk na tym koncercie, no i w zasadzie dałaś. Tyle, że głową. Sukces. I ja też ci zawsze mówiłem, że żebyś tylko mi okularów nie zbiła, nie? Szczęśliwie mi ich nie zbiła, także jest sukces. Też na początku nie wiedziałem, co z tymi okularami będę robił przy headbangingu, wiadomo. A potem je A to ściągałem. Hudson stoi, ja daję mu znak, że zaraz będziemy tutaj odwalać headbanging. A Hudson szybko jedną ręką No. okulary zdjął, pomachał głową, później założył i dalej No, patrzył. no, co miałem robić? Bo na początku jeszcze tak przytrzymywałem palcem, ale mówię, kurde, one mi spadają, no to chuj, ściągnę je. No, ja się bałem, że mi się rozwalą, no, ale mi się nie rozwaliły, także jeżeli macie okulary, to też się nie bójcie. Jak się headbanguje po ciemku? A ty powinnaś to najlepiej wiedzieć, bo ty też nosisz okulary, chociaż nie chcesz się do tego przyznać. Noszę okulary, No. ale widzę bez okularów. No ja też widzę, ale wszystko jest zamazane. Ja nie mam tak, że jest ciemno. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja się odbięguję po ciemku. No, normalnie. Kwestia Dobrze. koncertu. Dobrze, ogólnie też tam mi mówiłeś, że chcesz się napić, nie? Już po tym, jak obaliliśmy tą kolę, no i to było przed Ailes. I tak na początku mówię, kurde, dobra, to pójdziemy się napić po tej piosence. No i Ailes wchodzi. Mówię, no okej. Okay. No to po Ailes możemy iść, no ale tak patrzę na ciebie i nagle spit it out, nie? No i ogólnie już sobie darowaliśmy te picie. Dopiero po koncercie. Szybki browar. Pobiegliśmy szybko na spirit out i o nie, 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 No. zostajemy tu. Tak. Trudno już, te picie nieważne, zostajemy na spirit out. I zostaliśmy już do końca. Potem tylko Casterex, Sick, no i Surfacing. Ach, Szaleństwo. mój środkowy palec, moje dwa środkowe palce. No to było szaleństwo. I to rzeczywiście, jak tam wrzuciłem tam te zdjęcie na podsumowanie, że to był najlepszy koncert w moim życiu i rzeczywiście był, nic raczej tego nie przebije, nawet Korn. Nawet Korn tego raczej nie przebije. Na No. Guns N' Roses? Nie, niestety, Gansi się spóźnili 2 godziny i musiałem tam siedzieć. A poza tym na Gansach stałem, nic nie robiłem, tylko słuchałem. Też bardzo rzadko patrzyłem na tą scenę, a jak już patrzyłem, to było tak, jakbym zdjęcia robił, nie? Tak Bo patrzę, nie o, było. coś się dzieje. Tak, bo na początku, jak wszyscy zaczęli skakać, no to totalnie ogarnięcie, nie? Możesz zobaczyć nawet w Zonie, musisz iść na koncert Guns N' Roses. Boże, jaki hejter! Ach, tak, zaraz tutaj zacznie jeszcze bardziej hejtować Gansów. Idziemy dalej. Koncert się skończył. Koncert się skończył. Czułem już. Podeszliśmy do budynku, bo ja nie miałam siły. Poczekaliśmy, aż trochę ludzi odejdzie, wyjdzie z areny. No i w tym momencie było moje takie małe załamanie. Tak.
Ja żem cię chciał przytulić, ale nie, odejdź, kurwa, odejdź. Także nie, także tak stanąłem, mówię, dobra, spoko, kurwa, chcesz człowieku być miły, i tak cię wywalą w odbyt, to nie. I tak potem tak stałem, noga mnie bolała, plecy mnie bolały, kark mnie bolał, mówię, chuj. No cóż, zawsze mnie odrzucają. Nieważne. Lepsza rzecz była potem, bo poszliśmy na szybkiego browca. W zasadzie nawet po tym browcu mi się chciało cholernie pić. Ja przyszedłem do hotelu i się musiałem napić. Wypiłem ten cały energetyk, który mi dałaś. Jeszcze potem kolę wypiłem, mówię, what the fuck. No i mieliśmy jeszcze zostać na Godsmaku. Ale po pierwsze, nie mieliśmy już mocy. Po drugie, mocno padał deszcz. No a po trzecie, już byliśmy też zmęczeni, nie? Tak mega. Ja byłam cała zgrzana i wycierałam się koszulką. Na szczęście miałam dwie. No. Tam jeszcze bluzę, więc. No i co? Potem ogarnęliśmy na szybko taksówkę, gdzie random tam siedział. Ile kosztowało? 19 zł. Taka krótka trasa. Nieźle łatali tam w tej Łodzi. Jeżeli jesteście w Łodzi, to uważajcie na taksówki. Znaczy, no poszlibyśmy parkiem, ale nie ma szans. Ja bym nie doszedł do tego hotelu. Też nie. To była masakra. Zresztą ty nawet nie miałeś taksówki wyjść, nie? Tak, ja nie mogłam wyjść z taksówki. Żebym musiał znowu pomóc. Ale żebym pomógł, no. No i to tyle w zasadzie. No potem ja wszedłem do pokoju, chciałem się jeszcze iść wykąpać i tak w zasadzie 2 godziny czekałem. Stwierdziłem potem nie ma chuja, bo ja się nie doczekam, co chwilę ktoś tam prysznic brał. No i jak położyłem się spać, to budziłem się chyba co jakieś 30 minut ze skurczem, kurde, w prawej łydce. Ludzie, uwierzcie mi, skurcz w prawej łydce to jest mój nemezis. To tak boli. I to nie jest pierwszy raz, kiedy. Bo akurat prawa, lewą mam. Z lewą mi się nic nie dzieje. Ja wiem, że to jest bardzo ciekawe. Z lewą mi się nic nie dzieje. To są historie mojego ciała. Lewa łyda zawsze jest bezpieczna, zawsze tutaj miła jest, ja mogę głaskać, a prawa mnie napierdala, nie? I nie mogłem spać. Ja mówię, jak ja się wyśpię przed tą moją trasą powrotną do domu? No i się chuj, no bo się nie wyspałem. Jak już tak normalnie zasnąłem, to o godzinie chyba 9:00. Dostałem telefon, czy chcę iść na kejwę. Nie chciałem, bo umierałem. A żałuj, bo jadłam ciasto czekoladowe bezglutenowe. Spoko, nie, ja nie byłbym w stanie wyleźć jeszcze wtedy. Yummy, 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 y
so much, my friends. We fucking love you. No ale szczęśliwie przeżyliśmy. Każdy bezpiecznie dojechał do domu. Ja po raz drugi przejechałem przez Sosnowiec. Nic mi się nie stało. Chociaż sosnowskie niby psy tam widziałem, biegły w moją stronę. Nie udało im się mnie dorwać. No i tyle. Piękny dzień, piękny koncert. Przeleciał. Jak wszystko w pięknym życiu. I zostały teraz wspomnienia i tak. Bilety. I bilety. No i ogólnie ja wpadłem na taki pomysł, żebym sobie jakoś to upamiętnił, robiąc sobie tatuaż. Tak. Tylko najpierw muszę mieć pieniążarki i w zasadzie no jutro, pojutrze pójdę do tego studia tatuaży i będę tam rozmawiał z jakimś znawcą. Ja już mam swojego tatuażu, także też wiem, jak mój będzie wyglądał. Z tym, że Hudson chce wytatuować sobie datę koncertu dla upamiętnienia, a ja chcę nie zamykać się w żadnych datach. Wiem, że będę pamiętała tą datę i chcę po prostu tekst, z którym jestem związana. O. Który coś zna. Wiesz co, zastanawiam się jeszcze. Mam dwa. Właściwie trzy. No, możesz się podzielić. Jeden chciałam właśnie tą eskę Slipknota. Może czarnym, całą czarną. I do tego napis I've never known trust like the nine. Albo you wanna win the war, know what you're fighting for. Albo I won't let this build up inside of me. Także. No to nie. Prawdopodobnie teraz sobie zrobisz jeden, a w przyszłym roku sobie zrobisz drugi. A potem jeszcze trzeci, nie? Potem będziesz miała cały rękaw. I się tak spotkamy za 10 lat, nie? To ty cali wytatuowani, nie? Czoło w tatuażach. No. Fuck. To była masakra. Czy coś jeszcze? Coś jeszcze nie masz do dodania? Chciałam ci podziękować za zaproszenie mnie do swojej audycji. Luz. Dzisiaj. Czuję się sławna, jak czupa czupsy. Tak, tak. Nie no, wiesz, jesteś mile widziana w każdej audycji. Szkoda, że nie oglądasz wrestlingu, bo byłabyś jedynym dobrym gościem i może byś też była prowadzącą w końcu, bo mi się już nie chce prowadzić. No ale niestety wrestlingu nie oglądasz. Ej, naprawdę, bez obrazy, Filip, Banul i tam inni, Jason też. Ja was lubię, naprawdę. Ale... No dla mnie wrestling nie jest niczym interesującym. No rozumiem, no rozumiem, rozumiem. Ja ci też nie każę tego oglądać. Ale nie wiem, jak tam... Jeszcze. Jak tam będziesz miała kiedyś jakiś pomysł, żeby coś zrobić, to tam oczywiście wal śmiało. No i też was zapraszam, żeby zasubskrybować jej kanał. Czym się zajmujesz tak w ogóle na swoim kanale? Ja śpiewam głównie. Wyję. Robisz covery, tak? No, wydaję z siebie bliżej nieokreślone dźwięki. Nagrywam je iPodem, także pełna profesjonalna praca i robota i w ogóle montaż i wszystko. Potem oczywiście montuję to też profesjonalnie. No i potem wrzucę na YouTube, także widzicie, jaka zdolna działcha. No. Mówię, jak jest. No i dobra. Tym optymistycznym akcentem możemy chyba zakończyć. No chyba, że jeszcze chcesz kogoś pozdrowić. And fuck me up. Tak, chcę pozdrowić wszystkich, którzy chociaż przesłuchali 5 minut tej nudnej audycji. No. Chciałam podziękować chłopakom za niesamowity koncert, chociaż dziękowałam im już niestety tylko przez Facebooka, no i darłam ryj na koncercie. A i jeszcze jako ciekawostkę taką, bo nie wiem, czy ktoś to zauważył, ale już na koniec koncertu, kiedy Korej stał bliżej publiczności i wszystkim dziękował, wykonując różne gesty prawą ręką,
Był taki jeden moment, że spojrzał w naszą stronę, właściwie w moją. Ja wtedy byłam tak trochę wysunięta, bo ci wyżsi ludzie byli obok mnie, więc mnie było widać, myślę, idealnie. I zrobiłam gest, że popukałam się w serce i wystawiłam w stronę Koreja rękę. I on dosłownie sekundę po tym, jak ja to zrobiłam, cały czas patrząc w naszą stronę, zrobił to samo. Się wzruszyłam i myślę, że na pewno wie, na pewno mnie widział i na pewno wie, że tam byłam. Proszę bardzo. Także stay sick. No. Ja miałem możliwość złapania pałeczki, ale nie złapałem, bo kurde, jestem za niski. A to jest też smutna rzecz, no ale nie będę o tym opowiadał. Bo jakbym złapał tą pałeczkę, to mógłbym się pochwalić, a tak to... Każdy może powiedzieć, że prawie by złapał. Dobrze. To wszystko z naszej strony. Ja nikogo nie będę pozdrawiał dzisiaj, bo po co? Segment na pozdrowienia uważam za zamknięty. No i ogólnie to wszystko z naszej strony. Komentujcie. Subskrybujcie. Łapkujcie. W dół albo w górę. Właśnie, powiem ci, kiedyś było tak fajnie. Kiedyś było fajnie, bo łapki w dół to był kolor czerwony, a łapki w górę to był kolor zielony. Jak miałeś na przykład dużo łapek w dół, to miałeś cały czerwony pasek, nie? I to było spoko. A teraz w ogóle nie ma żadnych kolorów, więc... Znaczy, mnie to i tak dynda, nie? Jaki tam będzie, czy to będą łapki w górę, czy w dół, ale... No szkoda, że tych kolorów już nie ma, bo chciałbym troszeczkę czerwonego. Czerwony i czarny. To powinienem powiedzieć, że czerwony i niebieski, tak jak od Polonii Bytom, ale nie. Piłka nożna, kuźwa. Ile mamy? 40? Segment na sport uważam za zamknięty. Tak, segment na sport zdecydowanie uważam za zamknięty. I proszę ciebie, to wszystko z naszej strony, tak? Tak jest. To dziękujemy i do usłyszenia kiedyś, może w przyszłości. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa. All right.
I'm here to tell you something right now. This is the first fucking time ever that you just got down on your own and then had the fucking same goddamn thing. Right here at fucking Poland. I can tell you something right now, the rest of the world can suck it. You motherfuckers are amazing, man. I say, jump the fuck up. What are you gonna do? What are you gonna fucking do? Oh, fuck. This is ridiculous. Not yet. Not yet. Not until I say, jump the fuck up. Not until I say, shut the fuck up. Is that clear, you crazy mother? I fucking love you, Poland, so goddamn much. You are fucking amazing. Now on my signal, unleash hell. JP, let's take these motherfuckers home, man. Yeah!
on behalf of my brothers on this stage, thank you so fucking much for keeping the fucking spirit alive here. We will never fucking forget. And I promise you this, my friends, my family, you will see Slipknot again. I promise you. Are you ready for your national fucking anthem, Poland? Then get your little fucking fingers in the fucking air. This song is called Salvation! Take care of each other!